myślę, że najważniejszy głos to jest głos młodych ludzi. Chcę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że młodzi ludzie zaangażowali się w tak ważny problem, jakim jest kondycja psychiczna swoich rówieśników, a także młodszych dzieci. Młodzi ludzie mają świadomość, że na problemy, które dzisiaj przeżywają w większym nasileniu, ma wpływ, jest to problem cywilizacyjny. Mają na to wpływ problemy z więziami. Wiedzą, że muszą też zadziałać i propagować psychoedukację, w której też młodzi ludzie wezmą odpowiedzialność za swoją kondycję, bo wielu kondycję psychiczną i fizyczną, to jest ze sobą połączone. Zwiększyliśmy prawie o 100% dostęp do specjalistów w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, ale to, co jest też bardzo istotne, to by przełamać taką barierę proszenia o pomoc, kiedy się tej pomocy potrzebuje.